uwaga. Wreszcie doczekaliśmy się oficjalnego otwarcia powiatowego inkubatora przedsiębiorczości. To jest jego druga lokalizacja. O tyle ciekawa, że połączona z funkcją dworca autobusowego w Kluczborku. Cały obiekt to jest ponad 1250 m2. W 1/4 mniej więcej to dworzec autobusowy. Pozostała część przekłada się na 15 lokali handlowo-usługowych przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw, którzy zechcą rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Temat ciekawy, takiego połączenia w Polsce nie ma. Lokalizacja jest świetna, choćby z tego powodu, że jest to w centrum miasta, a poza tym jest to miejsce, gdzie zbiera się bardzo dużo ludzi, no właśnie dlatego, że to jest, obok jest dworzec autobusowy, oprócz tego jest również targowisko, więc myślę, że będzie bardzo duży ruch, taką mamy przynajmniej nadzieję. Taki był mój pomysł. Zasadza się on między innymi na tym, że jedna działalność wspiera drugą. Sam fakt, że inkubator został zbudowany z dofinansowania środkami unijnymi, oznacza, że trwałość tego projektu jest przez 10 lat, czyli w tym okresie nie da się tego miejsca skomercjalizować. Ono musi służyć naszym mieszkańcom, tym, którzy zdecydują się na własną działalność gospodarczą, na swój krok w biznesie. Natomiast z całą pewnością te działalności tutaj będą miały ogromne wsparcie dzięki właśnie ruchowi, jaki generuje dworzec autobusowy.